rozgotowany. Rybka. Cześć. Witajcie. Pysznie z Joasią i w mojej kuchni. Tak, tak, dziś będziemy gotowali. Przyrządzimy potrawę świąteczną, bo święta już są tuż, tuż. A co to będzie? Pyszna ryba po grecku, którą niektórzy jadają na ciepło, a inni na zimno. Ciekawa jestem, jaki jesteś ty, Tim. Zimny czy ciepły? To co? Zapraszam do gotowania ze mną. Co jest potrzebne do ryby po grecku? Oczywiście rybka. Ja mam dorsza, ale wy możecie wybrać jakąś inną. Poszatkowana cebula. Pokrojony por. Pietruszka, marchewka oraz seler. Starte na tarce. Tu się wyświetli, ile czego potrzeba. Sok z cytryny. Listek laurowy, ziel angielskie i łyżeczka czerwonej papryczki. Sól, pieprz, pasata pomidorowa lub koncentrat. Odrobina cukru i olej. To wszystko i przyrządzimy zaraz pyszną rybę po grecku. Zapraszam do przyrządzania rybki. W garku rozgrzewamy olej i zaraz wrzucimy do niego cebulę, pora oraz nasze warzywa. A rozgrzany olej wrzucamy cebulę. I chwilkę podsmażamy. Ja taką rybę już robię od lat. I ja bardzo lubię, ale na ciepło. Ale wy zjecie jak lubicie. Po około 2 minutkach dorzucamy pora. I podsmażamy kolejne parę minut. I następnie dodajemy nasze starte warzywa, czyli marchewka, pietruszka i seler. Podsmażamy chwilę. Aby warzywa puściły sok. Zaraz je przyprawimy, zalejemy pasatą pomidorową lub koncentratem. Jeśli dodasz koncentrat, dodaj też wody. Nasze warzywa się chwilkę już podnosiły, więc teraz czas je troszkę przyprawić. Rzucamy listek laurowy, ziele angielskie, naszą paprykę, zalewamy pasatą pomidorową. Dodajemy pieprzu. Ja uwielbiam świeżo mielony. Soli i mieszam. I takie warzywa zostawiam, mieszając co chwilkę, aż zmiękną. To znaczy gotuję, aż zmiękną. Zmiękną, puszczą sok.
jeszcze później to doprawimy sokiem z cytryny oraz cukrem, bo ryba po grecku jest słodko-kwaśna. Przykryjmy i poczekajmy, aż warzywa zmiękną. Tylko pamiętajmy, aby oczywiście je zamieszać. W czasie, gdy nasze warzywa się duszą, my zajmiemy się przygotowaniem ryby. Co trzeba zrobić? Wyciągnij ją wcześniej z zamrażalnika i później, jak już będzie rozmrożona, osusz ręcznikiem papierowym, aby nie miała w sobie wody. Nie będzie wtedy może pryskać podczas smażenia, a przynajmniej mniej. Bo wiadomo, że rybka po rozmrożeniu ma w sobie wodę. Jeśli używasz świeżej, to oczywiście ją opłucz pod wodą i tak samo osusz ręcznikiem. Następnie naszą rybę posolimy. No, popieprzymy. Oraz polejemy odrobiną soku z cytryny. Wszelkie ryby kochają sok z cytryny. Z każdej strony. Pamiętacie o warzywach? Zaraz do nich zajrzymy. I zamieszamy. Pieprz. Znaczy sól. Pieprz. I sok z cytryny. Nasza rybka jest gotowa. To zobaczmy do naszej rybki, do naszych warzyw. Trzeba je zamieszać. Myślę, że jeszcze chwilkę muszą się poddusić. Zaraz je przyprawimy do końca. Spróbujemy, czy są dobre. Pamiętajcie, jak coś gotujecie, musicie próbować, a nie tylko tak robić bez próbowania. A co do rybki. Jedni robią rybkę tak, że taką smażą, a są tacy, którzy ją obtaczają jeszcze w jajku i w bułce tartej i tak smażą i później przekładają warzywami. Jak wolicie, ja wolę samą, bez bułki tartej. Ale wy zróbcie tak, jak wam pasuje. To może sprawdźmy, jak tam nasza rybka i doprawmy, jak tam nasze warzywa do ryby. I doprawmy do końca. Zamieszajmy. Próbujmy. Są już prawie gotowe, ale trzeba je doprawić. Na pewno potrzebują soli. Jeszcze pieprzu. Łyżeczkę cukru i sok z cytryny. Zamieszajmy. Przykryjmy jeszcze na chwilkę. Niech dojdzie, niech przejdzie sobie to wszystko z smakiem i nasze warzywa będą gotowe. Gdy
nasze warzywa potrzebują tylko chwilki, aby dojść. My w tym czasie usmażymy sobie już rybę. Patelnia, olej, ryba i smażynki. Smażymy. Ryba potrzebuje naprawdę chwilki z jednej strony i z drugiej strony i będzie zaraz gotowa. Smażymy rybkę. Rybka się dość szybko smaży. Potrzebuje dosłownie chwilki z każdej strony. Po około 2-3 minutkach obracamy na drugą stronę. I smażymy kolejne 2-3 minutki z drugiej strony. Następnie wykładamy na talerz wyłożony papierem, aby odsączyć od tłuszczu. I zaraz będziemy przekładać do formy miski naszą rybkę. Ryba usmażona, warzywa są już dobre, więc przekładamy do naszego naczynia, w którym będzie nasza ryba po grecku. Najpierw do naszego naczynia wykładamy warzywa. Na samo dno. Na warzywa będziemy układać rybkę. A na rybę warzywa. I ponownie warzywa. W zależności od tego, ile macie ryby i warzyw, można zrobić dwie warstwy. U mnie też wyjdą dwie warstwy. I ponownie rybka. I na wierzch ostatnia porcja warzyw z pysznym sosem. I tak oto nasza ryba po grecku jest już gotowa. Możesz ją przygotować wcześniej, a później po prostu podgrzać w piekarniku lub jeśli wolisz na zimno, podać na zimno. Czyż nie wygląda pięknie? Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Nasza rybka jest gotowa, więc czas na degustację. Załóżmy sobie kawałek. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda. To może spróbujmy. Smakuje naprawdę wyśmienicie. Warzywa są miękkie, ale nie rozgotowane. Rybka przepyszna. Smaczna.
sklepu. Jeśli podobał Ci się przepis, daj łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Zapraszam do mojego vloga, na mój kanał po inne filmiki oraz do sklepu po wegetariańskie przepisy, nie tylko świąteczne. Pozdrawiam i smacznego!